się, że są kierowane równocześnie tym samym dążeniem, idącym ze wspólnego wnętrza, jakby już stanowiły jedno, jakby wniknęły w siebie. Choć nic takiego się nie stało. Dostrzec, że każdy z nas jest szparą w rzeczywistości. Nie tylko dla innych, ale i dla siebie. Świat pęka w tym miejscu, którym jesteśmy. Gdy wsuwamy się w to zagłębienie świata, widzimy, że szpara, jaką stanowimy, wszystko wchłania. I podporządkowuje sobie całą dostępną rzeczywistość. Miłości. Ciało jest ciałem ducha, jego znakiem, formą, kształtem. Nie kryjmy tego. W miłości duch jest cały ciałem. A kto wie, czy nie jest to jego jedyna postać? W miłości dotykamy bezpośrednio substancji istnienia, która jest duchową cielesnością. Kochamy ciałem duchowym, tym samym, którym umieramy. Lecz zanim cielesny miąższ ducha objawi się nam w śmierci, możemy go rozpoznać i przyjrzeć mu się z bliska w miłości. Substancją miłości jest ciało uduchowione, duch przyłapany na wcielaniu. Zaskoczony w momencie odwracania klepsydry. W powstałym zawieszeniu doświadczamy istnienia
z siłą niespotykaną w innych znanych nam stanach, może z wyjątkiem śmierci. Lecz tę przeżywamy dopiero wówczas, gdy jest za późno na porównania. W tej bezwzględności wchłaniającej nas całych byłaby śmierć podobna do miłości. Thank you.